Jesteśmy u Blackview. Może tutaj uda się coś obejrzeć, czegoś dowiedzieć, zobaczyć jakiegoś smartfona, nie mock-upa. Diabli wiedzą. No marka jest dosyć popularna w Polsce, więc no, nie mogliśmy jej jakby pominąć. Ktoś im urwał G, no ale skoro urwali G, to wiecie co to oznacza. Blackview szykuje smartfona z 5G. BV9700 Pro się nazywa ten smartfon, słuchajcie. Jo, możecie zobaczyć, tutaj nasze mordy są. O, tutaj. Machamy do kamery. Możemy pomachać. No, ale w każdym razie raczej będzie to flagowiec ich, patrząc tak wstępnie po specyfikacji. Co ciekawe, zwróciłbym uwagę na procesor. Mediatek, prawda? 6771. A no. To jest P70. A to no. To jest Helio P70. I co, i że 5G? No skoro 5G, skoro piszą, że 5G, to znaczy, że 5G, no. Adam. No dobra. Widzicie, wyświetla, że jest 584 Full HD Plus, IPS z noczem, widać nocze, jaki wielki jest. Rozdzielczość Full HD z plusem, 6 GB RAM, 128 GB flasza, Android 9.0 oczywiście. Kamera z tyłu, przepraszam, z przodu jest Samsunga, 16 megapikseli. Z tyłu jest podwójna 16+8, zobaczymy to 16+8, o. Zobaczymy to 16+8. 4380 twierdzą, że jest bateryjka taka. No i Corning Gorilla Glass. I żyroskop jest, nie software'owy, tylko jest prawdziwy. I czytnik linii papilarnych na boku, zdaje się, widziałem, czy to mi się zdawało? Pokaż, co? Ja nie, no, może to jest rzeczywiście... Nie, zdawało, ja nie dobra, wiedzą, zdawało mi się. Może zdawało to taki design, ale guziki są fajne. Zdawało mi się, czytnik jest z tyłu, nie, zdawało mi się. Nie. Nie, nie ma. Możliwe, że tutaj jest, możliwe, że to jest... A, no to może mi się jednak nie zdawało. W każdym razie rzucać nim można, bo ma to tę amerykańską normę militarną, także daje się, natomiast jeżeli chodzi o wodę i pył, to jest IP69K, taka norma jest. No, w każdym razie możecie być pewni, że jak wejdą sieci 5G, to sobie Blackview będziecie mogli kupić. Też sobie kupisz takiego, tak? Będziesz chciał takiego mieć? No weź. Nie chcesz takiego? No nie wiem, fajny jest, zobacz, w kamerze jesteśmy. Jesteśmy w kamerze tutaj. Tak, ale ta kamera to jest tu, o. Ja wiem, ale jesteśmy w kamerze, ja nie wiem, no, ty jesteś na nie ze wszystkim. No, czasami. Taką fajną kamerkę można w klapy sobie wetknąć i podłączyć. Oj, albo gdzie indziej. Pomachać mamie możesz i wszystkim w ogóle. Dobra, machamy Polsce, pozdrawiamy wszystkich. Cześć, pozdrawiamy Polaków. Was. A tutaj mamy BV9800, słuchajcie, co najciekawsze na tym samym Mediateku 6771, czyli co, też będzie 5G obsługiwał? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Natomiast, nie, napisaliby na tabliczce, no, że to obsługuje. Też mi się zdaje. Jest IP68, to na pewno, bo jak widzicie, on jest też wzmacniany, całkiem fajny. O, wygląda na solidną konstrukcję. Ktoś się na Huawei'a zapatrzył chyba. No popatrzcie. Nie, no słuchaj, umówmy się. Design jest rzeczywiście Huawei'owy, natomiast to jest zrobione w nie zupełnie inny się. Sposób. No nie, tu jest fajnie to zrobione, bo jest taki akcent... No tak, Adasiu, ale w normalnym telefonie flagowym nie możesz tak zrobić. Tak możesz w Rugged zrobić, tak? Możesz w IP68, tak, nie. W normalnym flagowcu to by trochę było odpustowe, ale w takim twardzielu nie razi. To, co jest fajne poza IP68 i poza tym, że on też ma tą normę militarną, to są aparaty fotograficzne. Jest tutaj oczywiście nasz ulubiony 48-megapikselowy aparat Sony, który jest teraz taki popularny. Towarzyszą mu 12 i 16. Także prawdopodobnie dali szeroki kąt i dali teleobiektyw. Poza tym jest 6 GB RAM-u, co jest całkiem nieźle. 128 GB pamięci flash. 6580 jest bateryjka mAh, to prawie 7000, co odejmując nawet dwa, to jak na Chińczyków jest całkiem fajnie. Jest, obsługuje GPS, GLONASS, ma NFC, co jest niesamowite dosyć jak na chińskiego smartfona. No możesz sobie pojeździć, on jest przeznaczony tylko do robienia zdjęć, w związku z tym tutaj mało co jest. Właśnie chciałem zobaczyć, jakie ma obiektywy, ale widzę, że ktoś się zepsułeś chyba się tego nie dowiemy, bo... No dobra. Zepsułeś, no mówiłem, że zepsułeś. On jest przeznaczony tylko do robienia zdjęć tutaj. A. Do niczego więcej. On po to tutaj jest. No i co? Bezprzewodowe ładowanie jeszcze, które też w chińskich telefonach nie jest takie no, oczywiste. No ładne cacko, panie. No to specyfikacyjnie fajnie, trochę gorzej z działaniem, ale może to jeszcze usprawnią, zanim zaczną sprzedawać. Mnie się podoba, biorę 10. Teraz rozmawiam tutaj z Chińczykiem, biorę 10 od razu na pił. Ale sztuk czy kontenerów? Nie, kontenerów 10 oczywiście. A. Jak mu powiem, że biorę 10, to będzie od razu milszy. Nie, Chińczycy tutaj są mili. Umówmy się. Nie, no ogólnie wszyscy tu są mili. Nadal jest problem z angielskim, ale tutaj wszyscy ci, którzy są na stoisku, są bardzo milutcy. Fajny smart. I tu się dopiero robi wesoło. Bo Blackview ma też smartfona z projektorem i nawet coś widać, słuchajcie, tu jest
bardzo jasne oświetlenie, a mimo to coś tam na tej ścianie się pokazało, także może i nawet da się na tym oglądać jakieś filmy, szczególnie, że Blackview daje do kompletu pilota, stojaczek do postawienia tego, także no, że tak powiem, zestaw wygląda całkiem zacnie, a i sam telefon też myślę, że dosyć fajnie się broni, bo AMOLEDowy ekran 6,1 cala, 6 plus 64 pamięci, MediaTek 6763, aparaty Samsunga i Sony 16-megowe z przodu, z tyłu, Gorilla Glass. Strasznie wypaprany jest. No jest wypaprany, no jest NFC, także dosyć fajna specyfikacja, no i projektor, więc jeżeli kręci Was tego rodzaju gadżet, no to spoko, to można go sobie wypatrywać gdzieś w chińskich sklepach. I podkreślam, tu jest bardzo jasne oświetlenie, mamy nad głową lampy LED-owe, a wyświetlamy na drewnianej skrzynce, także no, myślę, że całkiem optymistycznie to wygląda, bo jakbyśmy zaciemnili pokój i mieli biały ekran, to kurczę, mogłoby być zupełnie dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. On jest co prawda przez cały czas podpięty do ładowarki, także diabli wiedzą, ile bateria wytrzyma na takim projektorze, no ale co, no jest fajny gadżet, tak? Tak, coś go zasłania, no. Także, słuchajcie, kawał bajeru jednak jest, no i kurczę, podoba mi się, jak to ładnie jest zapakowane. Nie wiem, zwracam uwagę na takie szczegóły, bo to jednak buduje jakieś takie pierwsze wrażenie. Z tyłu też wygląda nieźle, to jest fortepianowa czerni wypaprana paluchami w tej chwili. Tak, poczekajcie, tu jest taki trochę mniej ubrudzony. Znacznie ładniejszy. O, to tak to wygląda. O, popatrzcie, z drugiej strony tej skrzynki, na której próbowałem coś wyświetlać, jest normalny ekran. Także jak widzicie, coś tam widzicie. Myślę, że fajny gadżecik. Dla kogoś, kto lubi takie szpeje, to naprawdę może to być fajna zabawka. A jeszcze dodam o jednej rzeczy, że z drugiej strony tego pilocika, którego Wam wcześniej pokazałem, znajdziecie jeszcze klawiaturkę. Także możecie się pobawić w przeglądanie internetu na projektorku. No w sumie wiecie co, coraz bardziej mi się to podoba. Popatrzcie, może te specyfikacje rzeczywiście nie są takie dęte, skoro te smartfony tutaj mokną i to jednocześnie się zdaje się ładując, nie? Bo tam jak... Nie, to stoper jest włączony, nie ładują się. Nie, one pokazują, ile tu leżą. Jakby Wam deszcz napadał na górę smartfona, to widać, że one dają radę po prostu. Byliśmy, słuchajcie, na tym stoisku Blackview i powiem szczerze, że nie było tak najgorzej. No po tych trzeszczących Chińczykach wcześniej, to był taki ożywczy strzał, zdaje się, nie? Bo i projektorek, i całkiem fajne te... Ja nie mówię o 5G, bo to zostawmy między bajki na razie, ułóżmy. Ale ten taki gumowany z trzema aparatami też był całkiem fajny. No, zupełnie fajnie te telefony wyglądają tak przy pierwszym kontakcie. Także no chyba najmniej chiński z tych Chińczyków, które dzisiaj odwiedzamy. W każdym razie ten TV9800 Pro, warto się im zainteresować. No i XM również, ten projektorek, no fajnie sobie radzi.